Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Whistler, a to jest recenzja X-Ros 4 bez unboxingu, bo już go odpakowałem i jestem po dwóch tygodniach około testowania tego sprzętu od Vaporesso. Nowa edycja X-Rosa, zajebiście. Producent chwali się tutaj trzema trybami powera, po prostu flavor, kurde, max, smak w ogóle zajebisty i w ogóle, i więc jak przejdziemy do oceny tutaj, do testowania, to będę więcej mówił, jak to tam z chmurą i z tym smakiem jest, nie? A z takich standardowych specyfikacji to jest pojemność 3 ml płynu, który możecie tam wlać. 1000 mAh. Powiesz, że mało. Okej. W chuj mało. Ale producent obiecuje, że naładujesz go w pół godziny do 100%, więc to jest nawet ciekawy wynik. Oczywiście w pudełku macie taki froncik ładny. Służy do tego, żeby po prostu ładnie wyglądał, ale ogólnie w środku są instrukcje obsługi, których nie będę wam może pokazywać, ale macie tutaj logo Vaporesso w czarnym, ładnym opakowaniu i w środku są papiery, których na pewno nie będziecie nawet czytać, ale czasami niektórym by się przydało oczywiście. W pudełeczku USB typu C, kabelek, nie używałem go. Zapasowy cartridge 0,4 ohma oporności, który jest w środku, bo tak, to nie jest na grzałki, to jest na cartridge, musicie wymieniać całe góry, jeżeli grzałka wam pójdzie w pizdu. I kto by się spodziewał, poza tym znajdziecie w środku X-Rosa 4, właśnie ja mam taką wersję kolorystyczną, nie wiem jak ona się nazywa dokładnie, ale możecie na internecie sobie wpisać X-Ros 4 i na stronie Vaporesso możecie sobie zobaczyć, jakie są wersje kolorystyczne i są całkiem zacne, niektóre są zarąbiste, według mnie tą co ja mam jest dosyć z tych brzydszych chyba, myślę, bo są dużo ładniejsze, no ale co powiedzieć, no też mi się podoba, nie jest najgorzej, nie? Oczywiście od boku USB-C tutaj ładujecie, co jest do dupy, od razu mówię, po testach, jak na przykład wsadzam sobie tutaj kabelek dłuższy i kładę na biurku, a na przykład, nie wiem, macie kabel spod stołu, to kabel po prostu go ściąga na podłogę, bo jest leciutki i wiecie, no po prostu jak macie wszystko na stole i w ogóle, czy na podłodze, gdziekolwiek, to jest git, ale jak tam kabel będzie trochę ciągnął, to go zrzuci na podłogę i pierdolnie, więc to nie jest fajne. Z tyłu airflow, możecie sobie przesuwać, taki cypek tutaj, macie tryb, kurde, DTL albo po prostu MTL. Kurwa, to już do testu przeszedł. Blokada na dzieci, która działa zajebiście. Jak klikniecie 4 razy, pojawia się kłódka i tutaj działa to na tyle fajnie, że jak klikniecie teraz guzik, to nie będzie podawał mocy w ogóle, więc w kieszeni nie ma o co się martwić, żeby wam się przez przypadek spaliła grzałka, ale z trybem kłódki możecie wziąć bucha, nie klikając guzika. Więc oczywiście ten tryb jest bardzo, bardzo fajny według mnie, bo w niektórych sprzętach właśnie jak był nawet tryb blokady, to niestety i tak guzik podawał moc, więc było to do dupy. Oczywiście też 4 razy klikacie, jak chcecie wyłączyć, no wyłączania nie będę wam może tłumaczył, 5-klik, nie, jak zawsze, wszędzie i w ogóle. Jak klikniecie 3 razy, odpala wam się tryb mocy i możecie pojedynczym przyciśnięciem mieć tutaj 2 płomyki albo 3 płomyki. Co to znaczy? Po prostu najprościej ujmując, jest to po prostu ustawienie mocy. Na 3 płomykach będzie dawał po prostu maksimum, oczywiście akumulator też szybciej będzie się rozładowywał. Na 2 no to trochę słabiej, na 1 najsłabiej, może ja wam pokażę teraz i wezmę bucha z 3. Całkiem nieźle chmurzy, muszę powiedzieć. Teraz włączę sobie 1, 1 płomień. W kamerze pewnie nie widać nawet różnicy. Ogólnie robi dużo chmury, jak na podzika, i to takiego 1000 mAh. Smak oddaje, otóż zajebiście. O, tak się kartridże wkłada do środka. Jak zwrócicie uwagę, nie wiem czy będzie widać, ale macie w środku grzałkę i ona ma strasznie duże wloty na liquid, więc to jest ode mnie bardzo duży plus, bo niektóre właśnie pody cartridge'owe mają te grzałki z takimi małymi otworami, że jak wlejecie sobie płyn 70x30, to jest problem właśnie z transportem, a myślę, że w tej sytuacji nie będzie większego problemu. Od 2 tygodni wapuję na 70x30 i nic się złego nie dzieje. Chociaż niedługo, no już czuję, że będzie trzeba zmienić ten cartridge, bo już troszeczkę nie oddaje tak samo po tych 2 tygodniach jak na początku, że ten smak już jest taki trochę gorszy. Ale transport jest świetny właśnie przez te wielkie otwory, więc tutaj szacun, duży plusik na pewno.
I co tutaj jeszcze więcej powiedzieć o tym? Airflow na maksa, na minimum MTL. Nie jestem fanem MTL-a, wolę po prostu czuć ten przepływ akurat, więc ja mam na przykład na maksa cały czas otworzone. W praktyce jak z tą baterią wygląda? Od rana, jak wstaniecie i będziecie wapować często, no to oczywiście do wieczora nie ma szans, żeby dotrwać, nie? Ale jak sobie po prostu podłączycie kabelek do tego sprzętu, to w miarę szybko możecie go naładować, więc po prostu musicie mieć prąd gdzieś blisko ręki albo powerbanka nawet czy coś, żeby go naładować. Więc oczywiście jak ktoś mało wapuje, to oczywiście to starczy na jednym płomyczku, będziecie sobie używać, będzie spoko. No ale jak ktoś kurde często wapuje, no to nie ma szans, żeby to dotrwało do wieczora, nie? Ja nieraz musiałem po prostu w dzień sobie podłączać, to jak byłem w domu, kabelkiem. Ale też jest fajne to, że można pod kabelkiem wapować, nie blokuje się nic. Możecie korzystać z niego cały czas jak się ładuje, więc to jest też plusik. Trochę się grzeje, ale wiecie. No, więc to by było na tyle w tej recenzji, tak bardzo szybciutko. Zwieźle i dla temat, do zobaczenia następnym razem. Oczywiście zapraszam serdecznie na streamy na Twitchu, macie link w opisie. I na Discorda Whistlers The Family, zapraszam was do rodzinki. Tam jestem... dużo, dużo więcej niż na YouTubie. Ostatnio wiem, nie ma mnie tutaj za często, ale tam możecie mnie spotkać i na Twitchu, na streamach też możecie mnie dużo częściej spotkać niż na YouTubie, więc chętnie zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć. Chmurka dla was. Bye.